Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. I teraz tak, moi drodzy padawianie, jak to się mówi, poprzednim razem udało nam się dostać do Ouranos Island. Mieliśmy jeszcze potyczkę na czwartej wyspie, gdzie to wyłączaliśmy 6 wież. Mieliśmy również konfrontację z Kunoichim, czyli nowym tutaj bosikiem, który, no nie powiem, jest pałą dehombitą. Bardzo go nie lubię i może spadać na drzewo, śmieć jeden. No i co? I zebraliśmy sobie tutaj troszeczkę, no kurczę pieczone, dwa szmaragdy chaosu żeśmy zebrali. Zrobiliśmy dwie cyberprzestrzenie. No i teraz co? Lecimy dalej z Koksem, ale zanim polecimy dalej, to tutaj mamy oczywiście rozmowę z Koko. Starym! Stary pijany wrócił, jak to się mówi, a raczej Koko stary wrócił. I trzeba będzie z nim pogadać, pogaworzyć trzeba będzie. Ale to za chwilę. Bo najpierw mam jedną bardzo ważną rzecz do zakomunikowania. Jeśli wam się odcinki z tej sesji spodobają, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Oraz nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądają dalsze przygody niebieskiego jeża. A teraz idźmy pogadać. Dobra, dajemy mu te nasioda, wszystko fajnie. Okej. Żeśmy sobie podnieśli tutaj, kurczę, pieczony poziom. O, dokładnie, zwiększymy sobie limit trochę. A przynajmniej tak mi się wydaje, że mógłbym coś takiego ogarnąć sobie. To idź se spać, nara. Dobra, zwiększyliśmy nasz limit ringów do 424. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest i tak bardzo mały zalążek, bo nie ukrywajmy tego, ale wszyscy do tego czasu to sobie powbijali tam magiczne 999, a ja tego wbić nie mogę, bo jestem ciota w Sonica Frontiers i ogólnie w Soniki, tak więc no, przykro mi to mówić, ale taka jest niestety brutalna prawda. Bardzo bym nie chciał, że tak powiem, żeby to była aż taka brutalna prawda, ale muszę się czasami z prawdą zmierzyć, a nawet czasami z półprawdą, a gdzieniegdzie z gówno prawdą, jak to mawia klasyk. Jakbyście byli ciekawi, to nagrywam to 17 kwietnia. Jest sobie godzina 12:20 i sobie pomyślałem, że kurde, fajnie byłoby nagrać sobie tego Sonika dalej, no bo jednak, kurczę, fajnie byłoby prędzej czy później go skończyć. O, dobra, teraz będziemy musieli znowu tutaj, kurde. Pocisnąć tego frajera. No i nic takiego w sumie nie dostaliśmy, a myślałem, że dostanę z niego jakieś, kurde, fajne rzeczy. No ale dobra, trudno, no jak nie mogę czegoś dostać, no to po prostu tego nie dostanę, no co ja tu mogę więcej powiedzieć. Ładnie jasno się tutaj zrobiło, kurczę pieczone. Nie wiem, czy wy też tak uważacie. Ja uważam tak, bo bardzo ładnie jasno się zrobiło. Mamy, kurde, jedno koło zębate, więc teoretycznie moglibyśmy otworzyć sobie następną cyberprzestrzeń i zrobić następny poziom. Tylko nie wiem, czy pamiętacie, ale poprzednim razem ja jeszcze dałem ciała trochę. Tak, dałem ciała trochę w jednej z cyberprzestrzeń, mianowicie na 3-1 chyba, o ile dobrze to pamiętam. I warto byłoby wrócić do tej 3-1. Tak więc spróbujmy. Wow! Nie, ja jestem daleko. Kurczę pieczone, ja daleko jestem. O! Lecimy do tamtej cyberprzestrzeni. Tak więc, bo chciałbym na szybkości ogarnąć to zadanko z tymi ringami, jak to mawia klasyk.
Miałem to zrobić poza anteną, prawdę mówiąc, i macie tutaj stuprocentową rację. No ale no niestety zapomniałem o tym, prawdę mówiąc zapomniałem, no po prostu. Zdarza się i już. Przed chwilą mówiłem, że taka ładna pogoda się zrobiła, patrzcie co tutaj się dzieje, patrzcie jakie ciemne niebo, no normalnie zaraz burza będzie jak nic. Burza będzie jak nic, kurczę pieczone, a szkoda. O, możemy sobie tutaj porozmawiać z Sage, ale potrzebujemy 48 pamiątek, a ja mam 26. Tu mamy też, sami widzicie co do ogarnięcia, aczkolwiek tego jeszcze nie zrobimy, bo uważam, że jest jeszcze za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie. Więc chciałbym dostać się do cyberprzestrzeni, która jest tam, tam. No właśnie, 3 na 4. Ukończ ze 130 ringami, więc tak też zrobimy. Zrobimy te 130 ringów, żeby przypału nie było, bo no ja chcę jednak tutaj pozdobywać te wszystkie rzeczy. Tak jak już zresztą mówiłem. O, tutaj wam coś teraz pokażę. Widzicie to gromadkę pierścieni? Wiecie jak ja teraz to zrobiłem przed chwilą, co zrobiłem? Ten taki pęd, gdzie Sonic pozbierał wszystkie pierścienie? Otóż zrobiłem to L3, czyli wcisnąłem po prostu gałkę analogową. I co jest najśmieszniejsze, wiecie dlaczego mi się wcześniej to nie udawało zrobić? Because ja zapomniałem, że zapomniałem, którym przyciskiem odpala się właśnie ten taki to, że Sonic zbiera te wszystkie pierścienie w tej linii prostej, no nie? Tak więc no jestem cymbałem, że ja zapominam kontrolek, ale to już taki mały szczegół. No zdarza się niestety nawet i komuś takiemu jak ja, tak więc proszę tutaj o natychmiastowe wybaczenie mi. Because każdemu zdarza się pomyłka w życiu. A teraz widzimy się na samym końcu, bo już mamy ten limit zebrany. No, 164. Elegancko. Ukończ wszystkie cztery misje, superancko, 164, elegancko, możemy kończyć. Kurde, za dużo słowa elegancko w jednym zdaniu. Dobra, tu już mamy wszystko ogarnięte, tak jak chciałem ogarnąć, więc teraz możemy kontynuować dalej z fabułą. A więc wypadałoby w takim razie zobaczyć, gdzie my tutaj będziemy mieli, jak to się mówi, cyberprzestrzeń następną. I nawet można byłoby pójść do tej cyberprzestrzeni, którą troszeczkę byłem zdziwiony. Red Pillar. O, jakaś walka tutaj się nam szykuje. Jak się z tym gówiankiem walczy? Ajajajajajajaj. Dobra, szybko tutaj nadrabiamy se pierścionki. To dobrze, że mamy tutaj tego jegomościa, bo dzięki temu będę mógł sobie... Aja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 j
przynajmniej więcej tej, więcej, jak to się mówi, tych kół zębatych, które zbieramy. Dawaj, 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 dobrze, dobrze! Pięknie! Już został porobiony, cymbale. Dobra, trzeba było sobie pierścionki nadrobić. Bardzo fajnie, fajnie, że nam się tutaj udało to ogarnąć. Wow. Dawaj do góry, dokładnie. No, chciałem do góry i jestem u góry, dobra, spoko. Poszukajmy tej cyberprzestrzeni. Ale wiecie, nie tej, którą tam...
W sensie, bo myślałem, żeby ogarnąć tą cyberprzestrzeń, która trochę mi się wydawała taka dziwna. W sensie, wiecie, ta nie 4.2, tylko jakaś jeszcze inna była. Pamiętacie? Była taka, kurde, jedna cyberprzestrzeń. Może na minimapie znajdę. Znaczy na minimapie, na mapie. O! Możemy pójść do Koko Starego. Może Koko Stary coś będzie chciał nam jeszcze dać. Może coś upgrade'uje nam? Caterpillar, no kurde, następny miniboss? Jak się z nim walczy? A, czyli te niebieskie musimy ten... Aha! Te niebieskie musimy tam rzucać w tego pajaca, w tego caterpillara, dobra. Dobra. Już, już! O, super! Wow! Co on odwala? No ty pało jednak, kurde! No jak się z nim walczy? Nie rozumiem tej walki z nim. Kompletnie. A, dobra, tu muszę wycelować. Okej. Dawaj, 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 dobrze, 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 dobrze. Ojej. Przecież Caterpillar zaraz zostanie pociśnięty. Nie, dobra, nie zostanie pociśnięty. Ja pierniczę. Dobra, jeden pierścień mam, teraz jest lipa. Totalna lipa. No jest totalna lipa, ja pierdziele, kurde! Czemu ja tego na początku nie ogarnąłem? Jak się z nim walczy? No dobra. Już ma ten Caterpillar trochę HP ściągnięte, bym powiedział. Uwaga. Pyk, 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 pyk! Dobrze! Jedziemy z koksem! Dojedziemy cię teraz. No, nareszcie, kurde, został ściśnięty cymbał. Dawaj mi, kurde, koło zębaty, już trzecie. Mamy kolejnego, kurde, minibossa pokonanego. Jeżeli poprzednim razem powiedziałem boss na tamtego, kurde, cymbała, to serdecznie przepraszam. Na tego Red Pillara. Po prostu chodziło mi, że tutaj o minibossów, a nie o bossów. Tak więc jeszcze raz tutaj prostuję i przepraszam za wprowadzanie w błąd. Dobra, tak więc jesteśmy gdzie? Jesteśmy tutaj, a my musimy lecieć do tego Koko. Kokosa, kurde. Siema! Chcesz pogadać? No to mamy 430 teraz, kurczę, pieczone limit. Fajnie byłoby do tych 999 dojść, ale nam się to raczej nie uda. Z prostego powodu, moi drodzy. Z prostego powodu, moi drodzy, nam się to nie uda. Because... No, mam dopiero 430, a podejrzewam, że jeżeli chodzi o ten let's play z Sonica Frontiers, to jesteśmy coraz bliżej końca. Właśnie. Południowe lotnisko, o co z tym chodzi?
Zobaczmy, o co tutaj z tym chodzi, bo ja jestem bardzo ciekaw tego. Zrobimy sobie od razu ten poziom, żeby nie było przypału. I tak dzisiaj tej gry nie skończymy, no umówmy się. Trzeba spojrzeć realnie na to, że to jest chyba 13 już sesja. No, 13 sesja i mi... O! Siema, Big! Would you like to try? I'll let you borrow a rod. Idziemy ryby łowić, co wy na to? Dobrze! Latimeria? Zdobywasz żetony 48. Latimeria. Nawet nie wiedziałem, że taka ryba istnieje. Ale to chyba tylko w świecie Sonika, bo nie wierzę, że jakoś... Chyba, że u nas w świecie rzeczywistym też istnieje coś takiego jak Latimeria, taka ryba. Złoto-platynowa rybka! Ładnie! 66 tych mamy. No nieźle. Połówmy sobie te rybki. Ośmiornica? I za ośmiornicę 24 żetony dostaję? O kurde. Co będzie następne? Marlin! 48 żetonów, ty! Ile my, kurde, tutaj farmimy tych żetonów? Ładnie! Haha, dobrze! Podoba mi się. A, oponę żeśmy zebrali. 48 żetonów za oponę? E? Co? Co? What? No tak, by the way, to już chyba jest ten, 30 odcinek z Sonika Frontiers, tak więc mamy, kurde, no, powiem szczerze, że ładny wynik. Choć prawdę mówiąc, nie zdziwię się, jak to już jest 31 odcinek, a raczej 31 część, jak chcemy sobie to nazwać, chociaż ja to bardziej dzielę na odcinki małe. Czerwony Batymorus? Co? Nie zdążyłem przeczytać, co to, kurde, było? Co my żeśmy zebrali? Dobra, następna rybka. To jest trochę takie, wiecie, Cats Go Fishing, tylko że w wersji Sonic. Co jest? Ej, tu coś potrójnego bym zdobył. Ej, jeszcze raz, proszę. Coś potrójnego. Złota karta. Fajnie. Się zastanawiam, co to, kurde, jest? Myślałem, że jakaś, kurde, potężna ryba. Potężny rybołak będzie. A się okazało, że nie było potężnego rybołaka. 48. Hehe, dobrze. Dobry tuńczyk. Głowomłot. Dobra nazwa, głowomot, kurde. 306. To tyle, kurde, tych rybek żeśmy zebrali, czy jak? Czy co to był za ten? Gurami. To jakaś, kurde, słaba wtedy rybka, skoro 8 żetonów tylko rybnych żeśmy dostali. Dostaliśmy 8 rybnych certyfikatów. Bardzo mało. Żółta sprężyna. Twórców to chyba fantazja ładnie poniosła, nie? Jeżeli chodzi o, kurcze, pieczone jakieś skarby pod wodą. Złota Latimeria! Proszę! To jest bardzo ładne, kurde, znalezisko.
Wielotęczowa żaba! O kurde, ty, to frogi? Tylko taki rainbow frogi? Kurde, frogi, co ty tu robisz? Dobrze. Rak. O nie. Ładne klocki, chocki klocki. O, złota skrzynia. 3 złote karty żeśmy zebrali. Patrzcie, kurcze. Widzicie, jakiego farta mamy? Szkoda, że takiego farta nie mamy co do poziomów. Ale jeżeli chodzi o łowienie ryb, super, fajnie. Murena. No to wygląda jak węgorz, nie żebym się czepiał. Ale może to, nie wiem, w świecie Sonika to się Murena nazywa. Karp. O, karpik na niedzielkę będzie. Przy wigilijnym stole. Co z tego, że wigilia dopiero w grudniu, a mamy kwiecień. O, Patryk Rozgwiazda ze SpongeBoba. Siema, Patryk. Czemu żeś opuścił, kurde, bikini dolne? Co? 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 Ty gówniarzu jeden? Co to ma znaczyć za opuszczanie bikini bikini dolnego? Bolnego, chciałem powiedzieć. Pyk, pyk, myk. Pewnie kolejna skrzynia. No, wiedziałem. Flądra! Tylko teraz pytanie, jak tą flądrę przyrządzimy? Czy może tą flądrę przyrządzimy sobie na patelni? Czy może, kurde, na jakimś grillu? A może jakieś ognisko by się zrobiło z grillowaną flądrą? Kolejna skrzynia. A nie, to nie skrzynia. Koko pustelnika? 64 żetony, zwój koko pustelnika. O kurde, ale znajdźka. Dobrze, fajnie. Szybka podróż za pomocą zwojów. Zwoje można uzyskać podczas łowienia ryb. Odblokowują szybką podróż do koko starszy. Ale znajdźka dobra, kurde pietone. Ale znajdźka dobra, kurcze pieczone. Co tu się wydarzyło? Masakra. Bardzo dobrze. Jestem zadowolony, kurde. To łowienie ryb jest całkiem naprawdę przyjemne. Pudło przedmiotów. A tam pierścienie są, dawaj mi pierścienie. Dawaj mi pierścienie, kurde. Chcę więcej pierścionków mieć, ja chcę do 999 dojść. No nie mów, że tak się nie da, kurde, no, bo ja się zdenerwuję zaraz. Rozdymka. A rozdymka jest bardzo niebezpieczna, z tego co pamiętam. Pamiętam w totalnej porażce, jak oni kiedyś robili ten, te takie posiłki. I tam pamiętam, że Lindsay zrobiła Trentowi rozdymkę, która była zatruta generalnie. Śmiesznie. Pamiętam ten odcinek bardzo dobrze. Co ona potem tą rybę z ketchupem polała. Zwój koko starszego. O! To jest dobre, kurde, znalezisko kolejne. Aligator. Big, ja chciałbym się spytać, a po co tobie aligator? Tak chciałbym zadać profilaktycznie pytanie. Jest ci na coś potrzebny ten aligator? Buttonose. Czyli znowu to samo żeśmy zebrali. Płaszczka. 48. Czyli teraz będziemy chyba tylko to samo zbierać, tak mi się wydaje. Ale dobra, zdobądźmy te 1000 żetoników. Zobaczmy, co się stanie, jak będzie 1000 żetoników zebranych. Bo tam widziałem, że jest jakaś trofka za łowienie ryb, że tam jak wyłowimy chyba dużą część ryb, czy coś takiego, to coś nam może wpaść fajnego. Starożytna tabliczka! O kurde! Patrzcie, jaka znajdźka ładna. Koza. Ryba koza. Śmiesznie. Te nazwy niektóre są naprawdę zabawne całkiem. Pyk, pyk, pyk. Co tym razem będzie? Kolejna skrzynia. Żołądź.
Ale to chyba wiewiór nie będzie zadowolony. A trzeba będzie w ogóle do epoki lodowcowej wrócić. Dobrze, że mi przypominacie. Znaczy dobrze, że gra mi przypomina. Wiewiór chyba nie będzie zadowolony z tego, że żeśmy żołądź zebrali. Żółw jaszczurowaty? Klub wędkarski, patrzcie kurde, widzicie? Mówiłem, że trawkę nam się uda zdobyć. To dobijamy teraz równo 1000, żeby nie było przypału. Ale kurde, dzisiejsza sesja taka luźna strasznie będzie, muszę przyznać. Latimeria, znowu. $999, ej, to jeszcze ten. Dajemy taksę ponad 1000 do zebrania. Złoto-platynowa rybka. Dobra, mamy 1000 już. A, nawet nie mamy 1000, bo to już koniec. Zobacz rybopedię. O, możemy sobie zobaczyć rybopedię, czemu nie? Gurami. Mała ryba w charakterystyczne czerwone paski. Często używana w kuchni, ale popularna także jako zwierzątko domowe. Super. Koza. Ryba, którą zazwyczaj można znaleźć w rzekach i strumykach. Używa długich czujek przypominających wąsy, aby znaleźć pożywienie. Jej ciemne ciało jest pokryte warstwą śluzu. Rak. Stworzenie z potężnymi szczypcami, które można znaleźć w zbiornikach ze stojącą świeżą wodą. Jest wszystkożercą, więc można go złapać przy pomocy dowolnej przynęty. Duży żółw, który może mierzyć ponad 70 cm długości i ważyć 108 kg. Często można go znaleźć na bagnach i moczarach. Flądra. Centkowana ryba, której skóra ma kamienistą teksturę. Żyje na dnie rzek i stawów, gdzie dzięki takim właściwościom skóry zapewnia sobie kamuflaż chroniący przed drapieżnikami. Ryba mająca dwa oblicza. Zazwyczaj wygląda zwyczajnie, ale nadyma się, gdy poczuje zagrożenie. No to, gdy poczuje się zagrożona, no to wiadomo, jeżeli chodzi o rozdymkę, to ja się zgadzam. O Jezu, ile mamy tutaj rzeczy do przeczytania. Dobra, to my może to sobie kiedy indziej przeczytamy. Wracamy na wyspę. Koniec, jakby koniec tego dobrego. To co miałem zrobić, to zrobiłem. Odblokowano szybko podróż do Koko Starszego. Okej. Szybka podróż do Koko Starszego i Koko Pustelnika. W trakcie wędkowania Sonic może natrafić na zwoje. Koko Starszy i Koko Pustelnik mają swoje własne zwoje, których użycie odblokowuje opcję szybciej podróży do danego Koko. Możesz użyć szybkiej podróży za pomocą ikony w prawym górnym rogu. Okej. No to tutaj mamy zakończone, wszystko fajnie. I teraz tak. Szybka podróż, o właśnie. Możemy przenieść się do Koko Starszego i tak też chyba zrobimy. O, siema. Chcesz pogadać? Aha, dobra, ty nie chcesz pogadać. Koko Starszy, Koko Pustelnik. Jest tu Koko Pustelnik? Nie ma. Na razie nie ma. Dobra, więc będziemy musieli wtedy znaleźć Koko Pustelnika. Niemniej jednak... tu widzę, że panowie chyba chcecie wpierdziel mocny dostać. Dobra, spoko. Każdy dostanie wpierdziel, bo ja o każdego dbam. Tutaj jeżeli poczujecie się jakby niedocenieni, że wy nie doznaliście tego, że pięść Sonika wam się odcisnęła na waszych mordach, no to teraz będziecie mieli taką możliwość, że zaraz pięść Sonika, czy tam nawet but Sonika odciśnie się na waszych krzywych mordach. Przy okazji zaoszczędzicie wizyty u dentysty, bo przy okazji Sonic wam zęby powybija, więc myślę, że jest to jak najbardziej spoko deal. Ja przynajmniej byłbym skłonny do takiego dealu. I teraz tak, lecimy z koksem. Pik, 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 pik. Dobra, jeden dostał w pysk, pozostali teraz będą musieli, kurde, podzielić losy tego pierwszego. Dobrze, 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 o kurde, o dobrze, 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 yeah, bitch.
O kurde! Ej, ale dostał! Patrzcie na to! Dobrze! Następny, kurde, podzielił losy. No, to było całkiem, muszę przyznać, że fajnie ogarnięte. Teraz tak, gdzie jesteśmy na minimapie? Jesteśmy tutaj sobie. Fajnie, wszystko fajnie. Polećmy odblokować następną część mapy. Myślę, że warto. A, i jeszcze jeden disclaimer, bo ja nie wiem, czy o tym wspomniałem. To, że ja na przykład nie zwracam uwagi na muzykę, tak jak to niektórzy uważają, że na przykład, hej, dlaczego nie skomentujesz, że to jest fajny soundtrack? Powiem wam tak. To jest raczej oczywiste, że mi się soundtrack w Sonicu Frontiers, chciałem przez chwilę Forces powiedzieć, podoba. Więc myślę, że takie zwracanie na każdym kroku uwagi na to po prostu mija się trochę z celem. Tak więc, moi drodzy, wiedzcie, że jeżeli nawet nie skomentuję tego, że jakiś soundtrack jest fajny, czy jakiś poziom jest fajny, to wiedzcie o tym, że uważam, że jest fajny. Po prostu. Nie ma tutaj jakiejś głębszej ideologii, nie ma tutaj jakiegoś głębszego sensu, po prostu. Jak czegoś nie skomentuję, to po prostu tego, no, na razie nie skomentuję. Dobra, tutaj mieliśmy południowe lotnisko, więc stąd możemy się ewakuować. I udajmy się teraz może w te przestworza, o właśnie tutaj.